Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad, do procedowania uchwały w trybie jednego czytania według druku nr 1518. Przypominam, że do projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek i taka autopoprawka, informuję, została doręczona 6 listopada, a termin poprawek będzie do momentu zakończenia dyskusji do prowadzącego obrady. Sprawa dotyczy opracowania programu Kraków Miasto Literatury, projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1518. Tryb jednego czytania referuje pani prezydent Magdalena Sroka. Dzień dobry, Wysoka Rado. Uchwała wraz z autopoprawką dotyczy rozpoczęcia prac nad programem w związku z przyznaniem Krakowowi tytułu Miasta Literatury UNESCO. Autopoprawka dotyczy zmiany paragrafu pierwszego, który brzmiał pierwotnie w związku z ubieganiem się Krakowa o uzyskanie tytułu. Jak Państwo wiecie, ten tytuł został Krakowowi przyznany 2 tygodnie temu. W związku z tym treść tego paragrafu pierwszego zmienia się na w związku z otrzymaniem przez Kraków Miasta Literatury UNESCO. Uchwała ma charakter kierunkowy. Chcemy, żeby od samego początku tworzenie programu Miasta Literatury UNESCO było transparentne, angażowało Radę Miasta. Nie przewidujemy innych skutków finansowych na rok 2014 niż te, które w tej chwili są w projekcie budżetu. Przewidujemy ewentualne skutki finansowe, jeżeli będzie taki konsensus i będzie taka możliwość, na rok 2015. Uchwała oczywiście ma pozytywną opinię Komisji Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prezydent. Uprzedziła mnie pani o tą informację, ale potwierdzam, rzeczywiście jednomyślnie i jednogłośnie Komisja Kultury wydała opinię pozytywną w tej kwestii. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. A zatem otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? I tu mam pytanie, bo jest poprawka pana radnego Jaśkowca, tu mam przynajmniej w dokumentach. Czy pani prezydent coś wiadomo o tej poprawce? Bo nie widzę pana Jaśkowca, a rozumiem, że w trakcie dyskusji, no ja dyskusję jeszcze nie zamknąłem, dlatego pytam, czy ta poprawka jest, że tak powiem, bo ja jej też nie mam tutaj, przyznam szczerze. Czy pani coś mogą mi... Czy pan radny Jaśkowiec jest osiągalny w sferze głosowej, aby przybyć na salę obrad i potwierdzić fakt zgłoszenia takiej poprawki, czy też jakieś nastąpił przekłamanie w naszych, że tak powiem, tutaj obiegu dokumentów? No, ja mam tu wpisane, że w trybie statutowym poprawka radnego Dominika Jaśkowca, więc dlatego... O! Czy pan radny zgłaszał do tej uchwały jakąś... Czyli jakieś przekłamanie, rozumiem. Przepraszam, wykreślam. W takim razie... Jasna sprawa, ale żeby to formalnie się odbyło, to bardzo proszę, że pan nie zgłaszał poprawki. Tak, oświadczam, że nie zgłaszałem do tego druku poprawki. Dziękuję. No. W ten sposób mamy sprawę jasną i zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa oznacza to zakończenie czytania projektu, głosowanie w bloku głosowań całej uchwały wraz z autopoprawką.